Buch, czyli książka. Stowarzyszenie Szprachkafe Polnisz z Berlina zaprasza do wysłuchania fragmentu powieści pod tytułem Trafikant autorstwa Roberta Zidalera w przekładzie Ewy Kochanowskiej. Wydawnictwo Otwarte. Projekt został sfinansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Czyta Michał Staszczak. Z początkiem października pierwszy jesienny wicher zwiał upał z ulic i kapelusze z głów przechodniów. Franc od czasu do czasu widział toczące się przed trafiką nakrycie głowy, ścigane przez potykającego się za nim właściciela. Ochłodziło się. Otto trnsiek. Napomykał, że niebawem znowu chyba napali w węglowym piecu, a Franc zaczął nosić nieco zdefasowaną, brązową wełnianą kamizelkę, którą matka zrobiła mu przed laty na drutach, w zaśnieżoną zimową porę przy blasku ognia z paleniska. Mimo niejasnego biegu wydarzeń i związanych z tym jeszcze bardziej niejasnych politycznych perspektyw, interes szedł dobrze. Ludzie kompletnie powariowali na punkcie tego Hitlera i złych wiadomości. Co w praktyce na jedno wychodzi, rzekł Otto Tnisiek. W każdym razie to dobre dla handlu gazetami. A palić ludzie będą zawsze. W pewne pochmurne i szare poniedziałkowe przedpołudnie zadźwięczały nieśmiało dzwoneczki, a próg trafiki przestąpił starszy pan. Był niezbyt wysoki i dość wątły – Właściwie nawet wychudzony. Kapelusz i płaszcz leżały na nim nienagadnie, a jednak sprawiały wrażenie ocalonych z bliżej nieokreślonych dawnych czasów. Jego prawa dłoń, pokryta siecią błękitnawych żył, ściskała gałkę laski. Lewa natomiast uniosła się w przelotnym pozdrowieniu, po czym znowu zniknęła w jednej z kieszeni marynarki. Plecy miał lekko zgarbione głowę wyciągniętą do przodu. Biała broda była starannie przycięta. Nosił też okrągłe okulary w czarnych oprawkach, z za których szkieł błyszczące brązowe oczy z nieustanną czujnością obiegały pomieszczenie. Jednak naprawdę niezwykły był efekt, jaki pojawienie się starca wywarło na odtonie trensieł. Natychmiast po jego wejściu zerwał się z miejsca i usiłował trzymać sztywno i prosto bez kul, wsparty tylko jedną ręką na kontuarze. Jedno spojrzenie z ukosa wystarczyło, by franc też się poderwał, obaj więc tak stali, tworząc niezrozumiały komitet powitalny tego wychudzonego starszego pana. Dzień dobry, panie profesorze! Powiedział Otto Trinsiek i niepostrzeżenie ustawił wygodniej nogę. Wirginijskie, jak zwykle? Jedną rzecz Franc dawno już sobie uświadomił w trakcie dotychczasowej nauki. W Wiedniu tak zwanych profesorów było tylu, co kamieni nad Dunajem. W niektórych dzielnicach nawet handlarze koniną i rozwoziciele piwa zwracali się do siebie per, panie profesorze. Tym razem jednak sprawa wyglądała inaczej. Sposób, w jaki trafikant powitał tego pana, natychmiast uprzytomnił Francowi, że tu oto miał do czynienia z prawdziwym profesorem, rzetelnym i uczciwym, takim, który nie potrzebuje obnosić się ze swoim tytułem niczym skrowim dzwonkiem, by zyskać należny profesorowi szacunek. Tak! odparł starzec kiwnąwszy głową. Zdjął kapelusz i położył go bez pośpiechu na ladzie. Dwadzieścia sztuk. I jeszcze noje fraje prasę poproszę. Mówił powoli i tak cicho, że trudno go było zrozumieć, ledwo przy tym otwierał usta. Wydawało się, że z wielkim wysiłkiem wydusza przez zęby każde pojedyncze słowo. Oczywiście, panie profesorze, powiedział Otto Trinskiek i skinął na swego ucznia. Franc zdjął z regału w gazetę oraz skrzynkę z dwudziestoma wirginijskimi, po czym położył ją na kontuarze, by zawinąć w papier pakowy. Poczuł na sobie wzrok starca, który zdawał się uważnie śledzić każdy jego ruch. — A przy okazji, to jest Franc, wyjaśnił Otto Trnysiek. — Pochodzi z Salzkammergut i musi się jeszcze wiele nauczyć. Starzec odrobinę bardziej wyciągnął głowę przed siebie. Kątem oka Franc zauważył, jak fałdy skóry cienkiej jak bibułka ułożyły mu się wokół krawędzi kołnierzyka. Zalcamergut, powtórzył, osobliwie wykrzywiając usta, co miało zapewne wyobrażać uśmiech. Znakomicie! Znad aterzy. kiwnął głową Franc. I z jakiegoś powodu po raz pierwszy w życiu poczuł dumę z tego zalewanego deszczem grajdoła, zwanego rodzinnymi stronami. Znakomicie, powtórzył profesor. Następnie położył na kontuarze kilka monet, wsunął przygotowany pakunek pod pachę i zwrócił się do wyjścia. Jednym krokiem franc znalazł się u drzwi, by je otworzyć. Starzec skinął mu głową i wyszedł na ulicę. Gdzie wiatr natychmiast zmierzwił mu brodę. Dziwnie pachnie ten staruszek, pomyślał Franc. Mydłem, cebulą, cygarami i, jakby jeszcze odrobinę, co ciekawe, trocinami. To kto to był? zapytał, zamknąwszy drzwi. Niemal siłą musiał się wyprostować, by pozbyć się przygarbionej postawy, jaką mimowolnie przybrał. To był profesor Sigmund Freud. Oświadczył otto trinsiek i stęknąwszy, opadł z powrotem na fotel. Ten doktor od czubków? wyrwało się Francowi, a w jego głosie słychać było lekkie przerażenie. Oczywiście, że słyszał już o Zygmuncie Freudzie. Sława profesora zdążyła dotrzeć nie tylko do najdalszych zakątków ziemi, lecz nawet do Salzkammergut, gdzie rozbudziła zwykle ospałą wyobraźnię miejscowych. Mówiono o najrozmaitszych, niesamowitych popędach, o prostackich żartach, pacjentkach wyjących jak wilki i wymykających się spod kontroli odkryciach podczas wizyt prywatnych. — Ten sam — odpowiedział Otto Trnysiek, ale on potrafi znacznie więcej niż tylko zrobić w mózgu porządek bogatym czubkom. — A co takiego? Podobno potrafi wpoić ludziom, jak ma wyglądać przyzwoite życie. Naturalnie nie wszystkim, lecz tylko tym, których stać na zapłacenie mu honorarium. Mówią, że godzina w jego gabinecie kosztuje tyle, co połowa ogródka działkowego to może być zresztą pewna przesada. W każdym razie leczy ludzi bez dotykania nie tak jak inni doktorzy. Tyle, że jakoś potrafi ich jednak dotknąć. Tylko, że nie rękoma. No to czym? A skąd ja mam wiedzieć? Otto Trinsiek powoli zaczynał się niecierpliwić. Myślą albo duchem, albo czymś równie durnym. W każdym razie wygląda na to, że działa, a to rzecz główna. No, a teraz poczytaj sobie gazety i daj mi spokój. Pochylił się nisko nad stertą papierów, które wyciągnął z szuflady i zaczął kreślić na nich linię za pomocą pióra i długiego drewnianego liniału. Franz przycisnął czoło do szyby wystawowej i wyglądał na zewnątrz przez wąską szparę. A tam profesor z pakunkiem pod pachą podążał w dół Waringerstrasse. Szedł wolno, drobnymi, ostrożnymi krokami. I z lekko pochyloną głową. Właściwie to on wygląda naprawdę sympatycznie, ten pan profesor, stwierdził w zamyśleniu Franc. Otto Trinchik westchnął i raz jeszcze wyjrzał z otchłani swoich rzędów kresek. Może i na pierwszy rzut oka wygląda sympatycznie, ale jeśli pytasz mnie o zdanie, to z niego kawał nudziarza. Mimo tego całego grzebania ludziom w mózgach. A poza tym ma całkiem nielichy problem. Jakiż to? Jest Żydem. Aha, powiedział Franz. A co to niby jest za problem? To się jeszcze okaże, odparł Otto Trinsiek i to niebawem.